Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic 06 Last Episode, albo Last Story, albo z ostatnich zdań do filmu, whatever. Jak sobie tam to chcecie nazwać. Więc dziś, w tym dniu pamiętnym, który nie wiem jaki będzie, bo nagrywam to zaraz po historii Silvera, więc nie wiem kiedy to będzie, bo mam też sporo nauki. Zakończymy Sonic 06 i ruszymy do kolejnej gry. Więc oczywiście, jeśli macie pomysł, jaką chcecie zobaczyć grę Sonica po tej, piszcie śmiało w komentarzach. Może to być nawet ta, którą jakoś dawno temu robiłem. Typu, nie wiem, SA1 bardzo bym chciał grać, ale na razie wolałbym nie, bo jest to właśnie długa seria jednak to była z 06 i raczej bym coś króciutkiego nagrał pewnie. Więc wiecie, piszcie w komentarzach, jaką możecie chcieć następną grę i zobaczymy, co się da zrobić. Więc zaczynamy, bez zbędnego przedłużania. Sonic! Yes, Elise. Don't cry. No matter what happens. Oh, no. No! Finally, the seal is broken. At long last, I'll be able to join with you. Iblis! Now, Chaos Emerald. It's time for the final curtain call. Thank you.
this? Where are we? What's going on? Is this because of that light? The Chaos Emerald has disappeared. Silver? What are you doing here? This is all so confusing. It's all because of Solaris. It seems we were all caught by the spatial distortion. Iblis's seal has been broken. Due to Mephiles's manipulation. Sonic! No. You don't think... Sonic! Nie wiem, jak nie dali dźwięku płaczu, bo po prostu tak się złapała i ma padaczkę. So that's why he wanted me to kill Sonic before. Consume all existing timelines, and time itself will collapse and disappear into nothingness. The instability of time caused this time-space rift. It won't remain for much longer. We've no time to waste! We've got to defeat it now! No, it is a transcendent life form that exists in the past, present, and future. Defeating it here, now, would do nothing. No, I won't give up. There has to be a way. If you say it exists in the past, present, and future, I'll destroy them all at once! Certainly. It might have been possible if he was still alive. What's the matter? I feel Sonic's presence in the wind. I don't think he's dead yet. I'm sure of it. It's not too late. Of course! Let's call him back with the power of the Chaos Emeralds. Focus your thoughts on using its power to perform this miracle. You can do it, Princess. I can? You were the vessel that was used to seal Iblis. You should be able to use the gem's power to rescue Sonic's soul. Do it. Solaris flung the Chaos Emeralds to the distant corners of this distorted world. To collect them all in time, we'll have to split up. I'll go too. Because it's for Sonic. So Elise, watch over him. Jedna rzecz, którą uwielbiam w tej cutscence,
Po prostu moment, kiedy Silver się odzywa i po prostu jest takie: no, użyjmy mocy szmaragdów chaosu, by przywrócić go do życia. I tak się wszyscy na niego nagle patrzą, jakby strzelił najdziwniejszy shit, jaki kiedykolwiek został usłyszany przez każdą z tych postaci. Takie, what the fuck, coś ty właśnie powiedział. Znaczy, I guess, nikt tak naprawdę nie rozumie dokładnie, jak działają szmaragdy chaosu. Więc to nie jest tak, że, wiecie, to nie było możliwe. Ale po prostu takie, że wiecie, no kurde, no. On nawet nie wie, do czego są w pełni szmaragdy chaosu możliwe i już dowala czymś takim. Ale no, takie wyjaśnienie ogólnie, co się stało, to jak można było widzieć, Mephiles po to, żeby zmusić Elise do płakania, zabił Sonika, czyli jest od razu lepszym złoczyńcą niż którykolwiek z historii Sonika. I po prostu teraz musimy go wskrzesić za pomocą szmaragdów chaosu, dlatego gramy każdą postacią poza Blaze, bo wiadomo, Blaze się przeniosła do wymiaru Rush. I oczywiście nie gramy fair, robimy speedrun, bo na samą tą cutscenkę zeszło dobre 10 minut. O Boże, ten filtr fioletowy to jest po prostu drama. Come on. Oj. Dobra, easy. Po prostu teraz szukamy szmaragdy chaosu, ale nie, po prostu ten moment Silvera to jest mój ulubiony w całej tej kwestii. Po prostu jest tak dowalone po prostu, że jest takie, co? Ty zdajesz sobie sprawę, że on jest martwy, co nie? O, i to jest fajny motyw na wspinanie się. Faktem zostaje się przez niego padaczki, ale zawsze coś. Dobra. Ciekawe było, jakby w ogóle ta część Blaze wyglądała, bo jedyne chyba, czego tu nie odwiedzamy, to Flamecore? Nie, Flamecore to było Omegą. Ale nie, chyba wszystkie poziomy odwiedzamy. No co, nie wiem, co mogłoby być, gdyby Blaze była. Może jakiś poziom teasujący Rush. O, to byłoby fajne. Ale to tyle mamy. Fajnie jest właśnie taki motyw, bo to jest takie bardzo ala Sonic Adventure 2, co mi się bardzo podoba. Czyli że wejście, poziom, ostatni poziom, w którym sterujemy wszystkimi postaciami. Tak, no oczywiście no było w Sonic Adventure 2. Z Canon Score. Że sterowaliśmy, no w sumie to dosłownie jest jak Canon Score, bo w Canon Score nie sterowaliśmy na przykład Shadowem. Shadow był zarezerwowany na walkę z Biolizardem, więc to jest w zasadzie to samo. Też nie, znaczy technicznie dwie postaci, ale przynajmniej dla Sonika jest to znaczy w sumie i dla Blaze, i dla Sonika jest to wyjaśnienie fabularne, że o, Blaze została przeniesiona do innego wymiaru, co technicznie, bo znaczy timeliney, nie wiem, czy timeliney można to samo co wymiar mieć, bo jeśli tak troszeczkę, wiecie, jeśli inne wymiary nie są za bardzo afektowane przez Solarisa, to jak będąc szczery, trochę słabo. No bo wiecie, technicznie nawet nie trzeba się użerać z Solarisem, tylko no dobra, tam ten czas zginie, ale w sumie możemy się przenieść do Gatnemet. Do innego wymiaru. Aha, dobra. I tak zapomniałem, że tam ma checkpointów. Więc to jest takie dosyć zabawne dla mnie. Więc może takie wyjaśnienie. End of the World skupia się na tym, że pojawiają się tu portale Solarisa. I żeby je deaktywować, musimy aktywować te posągi z orłami. Chyba tak to się odmienia? Orełami.
Powinno to załatwić większość naszych problemów. A, jestem ciekaw, czy jest na górze taka sprężynka, która przynajmniej w normalnym Dusty Desert nas wywala na samą górę. Ciekaw jestem, czy ona to też działa, ale chyba nie. Ja jestem pewien. Wow! Nie, nie. Ja mówię nie. Ja mówię ała. Ja mówię ała. Zostawcie mnie. Dobry jest tutaj ten ruch, który ma Silver i przez większość gry nie jest w ogóle użyteczny. To jest dosłownie jeden punkt w grze, kiedy on jest tak autentycznie użyteczny. O, tu jest ta fontanna i... Boże, fontanna. Nie wiem, czemu ją nazywam fontanną. Statua. To statua, która nam da możliwość ogarnięcia tego wszystkiego. Cyk. No przyznam szczerze, z tymi... nie nazwę tego portalami, czarne dziury, zwał jak zwał. Jest troszeczkę trudno w poruszaniu się, bo one nas przyciągają oczywiście. Co nie jest fajne. Tak od razu muszę... Od razu muszę to nadmienić, że to nie jest za bardzo fajne. Elo, elo. Spoczy. Jadymy dalej. Teraz chyba będzie Amy. Albo Amy jest ostatnia, nie pamiętam. Nie, ostatni jest Shadow. Okej, teraz jest Roosh. I cyk. Mówiłem End of the World, bo to po prostu tak jest... Tak można pominąć w zasadzie wszystko w tym poziomie przez to, jak jest jakie postacie są używane. No z Silverem to ciężko jest cokolwiek pominąć, chociaż no, jest ten glitch, który pokazywałem raz w Wild Acropolis. W jego historii, więc technicznie tego można używać, ale... Poza tym to jest dość ciężko. I tu jest szmaragd. Albo tu... Tutaj. I'm coming! Trochę szkoda, że one tak, że te teksty są tak dosłownie tuż przed szmaragdem, że po prostu dochodzisz do nich i już przerywa w zasadzie większość linii. Ale dobra. No i znowu tutaj demonstrowanie tego, że wszystko to pomija. Amy ze swoim double jumpem to jest po prostu nic w White Acropolis, w tej sekcji. No jedyne co tutaj się to troszeczkę jej prędkość, ale no... Nie można mieć wszystkiego, jak to mówią. Dobra, cyk. Easy! Dobra, tam alarm. Uchdę. No i kurde, no, gdzie tu jest ten hitbox? Muszę wchodzić w tych przeciwników, żeby... Żeby mi nie dokuczali. Aktywuję to dla bezpieczeństwa i jadymy na pałę po prostu. Ale proszę, proszę nie robić mi kuku. Proszę nie robić mi kuku. Boże, jak daleko to dosięga... No nie! Come on. Let's do it! Cyk. I teraz powinien być Shadow. Bo już chyba wszystkimi... Nie, jeszcze... Nie, wszystkimi graliśmy już. Teraz jest Shadow. Tak, dobrze! Shadow jest Sul. Kurde. O nie. Oj. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Ale jak to mawiają? Nie. Ale jak to... Boję się dać start over, bo nie wiem, czy to mnie czasem nie da na... Początek dosłownie End of the World. A tego bym nie chciał bardzo.
Dobra, najlepiej po prostu zrobić ten ruch karate i tyle, bo wtedy jest się nietykalnym. Co w sumie według mnie zabawne. W sumie wszystkie ruchy Shadowa są trochę OP, bo staje się wtedy nietykalny, jak je robi. Dobra, jademy tutaj. Skejtujemy tutaj. I myk, i myk, i myk. To jest dokładnie taki samo jak w tego. Dziękuję. Jak Kingdom Valley Sonika. O, a Shadowa nie ucina, bo nie musi nic ładować gra. Tylko po prostu jego gadkę. No i SK. Nie SK. 50 tysięcy. 8 miesięcy. No nie. W ogóle wiem, jak się za to dostaje pierścienie, chociaż tutaj za bardzo nam nie pomogą w niczym, bo nie kupujemy upgrade'ów. O Chaos Emeralds, Gems of Miracles, please heed my call. I wish to save this world. I wish to cleanse my father's sin, and I wish to talk to Sonic once again. You have given me so many things. Now it is my time to return the favor. I care not what happens to me, but please heed my voice. Sonic, come back to me, to us. Wiem, jak Sonic po prostu nie ogarnia, co się dzieje i od razu wie, co robić. No i finałowa walka, moi drodzy. W ogóle, co mnie bardzo... nie męczy. Co mnie bardzo dziwi, że szkoda, że nie zrobili jeszcze ani razu tego, że jakaś postać... zdziwia się, że jest superforma. Że się zmienia. Dobra, więc w zasadzie to tak wygląda, że... Okej, czyli Silverem robimy. Więc w zasadzie tak to wygląda. Że... Aha. Come on, man. Że... to jest... To troszeczkę wygląda jak w SA2, że po prostu... żeby... zdobyć pierścienie, musimy po prostu zmieniać postacie, żeby tamta sobie, wiecie, nałapała pierścieni czy coś. Kurde.
I no niestety pierwszą, że tak powiem, pseudofazę robimy Silverem, nie za bardzo lubię ją. Ale no, w ogóle też mnie dziwi, że wiecie, kanonicznie tam ze wszystkimi była jeszcze jedna, były trzy postacie, które, no mówię, kanonicznie poszły z superformą, czyli no wiadomo, Knuckles i Shadow i powiedzmy, że Silver też umie zrobić superformę. I tak, wiecie, nic za nic, muszę się zmienić. Dobra. To muszę trochę poczekać, aż Silver sobie nałapie pierścieni. No cóż, czasem bywa, tak? No niestety nie wyrobiłem się na czas, a szkoda. Ała. Nie miałem wystarczająco pierścieni. Dobra, zmieniam się na Shadowa. Nic to oczywiście mu nie robi, ale kupuje sobie czas po prostu. Dobra, tyle, chyba już starczy. 31, dam radę. Przynajmniej tak sądzę. Muszę tylko rozwalić mu rękę. Powiedział, jakby to nie było nic nowego dla niego. Dobra, szybciej. Gotta go fast w końcu. No nie, no. Nie cierpię po prostu, jak on mi rozwala to. To jest takie nerwujące wtedy. Okej. Okay. Teraz nie wiem, kim muszę grać, ale się dowiem zaraz. Chyba teraz Shadowem powinienem. Tak. Albo dalej Silverem? No, czyli Shadow teraz. Więc Shadow jest bardzo łatwy do ogarnięcia. Easy. Wiesz, tak naprawdę możemy sobie tak latać cały czas. Nic nas nie dorwie. I po prostu strzelamy sobie, kiedy chcemy. Dobra, teraz Sonic. Nie Silver, tylko Sonic. Szkoda, że nie można się w drugą stronę zmienić. W sensie, że muszę tak marnować czas, aż zmienię się na, wiecie, Silvera, później Sonika, później Shadowa i tak dalej, i tak dalej. Nie uchronisz się teraz. Już kurde, nie żyjesz, chłopie, nie żyjesz, chłopcze. Nie żyjesz, kurde. Cyk. I ostatni hit. I ruszamy do fazy drugiej. No tak, ten boss ma fazę drugą. Cyk. Jednak nie ostatni. Teraz będzie ostatni hit. Cyk. Trochę mi mogło to lepiej pójść. Nie powiem, że nie. Nie będę kłamał. Is it over? No. It's not over yet. I guess it's not gonna be that easy. No i teraz muzyka, którą wszyscy znają. Dobra, więc teraz na easy. Tak, może musimy go rozwalić, kurde. I tyle. Bez żadnego pierdzielenia. Aha, dobra, już nie mogę Sonikiem go rozwalać. Czyli Shadow teraz chyba. Nie chcę się bardzo przy... No nie! Tak, teraz Shadow.
Czyli będziemy musieli zakończyć to Silverem chyba. Nie. Tak nie lubię grać z Silverem w tej fazie. Co, już? Już masz focha? Nie. Muszę go w niego wycelować tak troszeczkę. Nie, już się focha. No nie. Dobrze, że teraz nawala tak tym. No nie. A może i nie lepiej? Oła. Silver, ogarniaj. Silver, ogarniaj. No nie. Silver. Silver. O nie! W ostatniej chwili. O. No zespałniło mi prosto w tym promieniu, no co, to jest nie fair. Halo. Nie. Muszę trochę tu przeczekać. Bo oczywiście Silver musi nabrać pierścieni. Jakże jest to, że słyszę jak obrywa, tylko on nie obrywa. Ała, po prostu się w portal pieprzyłem, kurde. No muszę trochę przeczekać, żeby ten sobie, kurde. Jakbym to robił prywatnie, to już bym zrestartował, bo to już po prostu źle idzie i tyle. Dobra, chyba tyle wystarczy. 27. Silver. O! Wreszcie mu się coś udało. Przeleciało. Przenażenie, bo się za bardzo boję, że zginę zaraz. Dobra. Let's have some fun. No dajesz tymi swoimi popisowymi pokazem laseru, pyk. Oczywiście, co mi dało, co mi dało. Spoko, dzięki. Szkoda tylko, że to nie jest moje... Nagle zadziałało. Nie rozumiem jak ten boss działa. I don't get it. Jej! Pewnie D jak dupa dostanę. No to 50 tysięcy jest za normalny poziom, a tutaj... ja się tak nie bawię. Swoją drogą, Super Sonic oryginalnie miał być grywalny. Jest nawet Rainbow Gem, który miał transformować Sonica w Super Formę w normalnych poziomach, ale zeskrapowali to. Niby są mody teraz, żeby to zrobić, ale wiecie, to nie jest tak pełnoprawne. Did you destroy it? No. That is the true Solaris. Look, Elise. This is Solaris, the flame of hope.
It's so beautiful. When the flame has grown large enough, our world will change. Solaris will allow us to control time and move through history. People will be able to rectify past mistakes and avoid bitter fate. Will we be able to see Mama? Yes, Elise. We'll both be able to see your mother once again. This is where everything began. Who knew such a tiny flame could bring such devastation? If we put out this flame, Solaris will never exist. And then we'll never have to worry about the flames of disaster, right? But our encounter. You and I will never meet. It will never have happened. To tell the truth, I don't care what happens to the world. Elise, just smile. Just the wind. Of course. But it felt so familiar somehow. No i to jest Sonic 06, moi kochani. Więc gra się nie wydarzyła. Zmuchnęliśmy Flames of Disaster. No i to tyle. Więc jak wspomniałem na początku odcinka, filmu,
Możecie oczywiście powiedzieć, jaką chcecie grę Sonica. Może zobaczę, czy będzie mi się chciało wrócić do Sonic Unleashed, więc nie mówię, że to jest niemożliwe. Ale no, zobaczymy. Mówię, no, na razie można powiedzieć, chciałbym odpocząć troszeczkę od takiej długiej gry. Między innymi dlatego zacząłem robić Rayman na dwójkę. No. Więc cóż, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa!